inne zapłacisz kartą Mastercard. W ciągu życia pracy oddajemy większość swojej kreatywnej energii i definiujemy siebie poprzez pracę, więc jeśli w biznesie dbamy tylko o hajsy, a nie dbamy o inne kwestie, to pewnie robimy sobie krzywdę. I dzisiaj się jakby pozytywnie trochę rozwarstwię w nadziei, że z tego trochę skorzystacie, ale najpierw się jeszcze przedstawię. Nomtek, może powiem o Nomteku. Nomtek to jest software house, czyli że robimy oprogramowanie dla klientów na zamówienie. Nie mamy swojego produktu, robimy na zamówienie. Robimy głównie aplikacje na telefony, czyli tak zwane apki. Nie jesteśmy taką grupą, bandą około 50 entuzjastów. Przez 11 lat zrobiliśmy tych apek pewnie nawet z kilkaset, tego nikt nie liczy. I tutaj takie migawki mam dla was przykładowo, co tam zrobiliśmy. Pomagamy ludziom znaleźć pracę. Dla globalnego gracza ogłoszeń takiego podobnego do pracy.pl, oni nie chcą, żeby ich z nazwy wymieniać. Robimy tam też apki z elementami sztucznej inteligencji. W Szwajcarii pomagamy robić takie Allegro, tylko że szwajcarskie. Nazywa się Ricardo. Pomagamy milionom ludzi się uczyć. Dla króla słowników, czyli właściciela marek Pons i Langenscheidt, które znacie z księgarni, w każdej księgarni możecie znaleźć ich publikacje. Robimy szereg aplikacji mobilnych z zakresu edukacji. Pracując dla globalnego dostawcy infrastruktury autostradowej, stworzyliśmy apkę wspierającą system automatycznego poboru opłat, dzięki czemu może niedługo nie będzie korków na bramkach i to jest coś takiego strasznie fajnego. Coś, co mnie nakręca w każdym razie. Tutaj chciałem, taka dygresja lekka i może też ciekawostka. Największe korporacje, Google, Facebook, Microsoft, Apple inwestują miliardy dolarów w technologię zwaną rozszerzoną rzeczywistością. Jeżeli byśmy w fizycznej przestrzeni, na przykład gdzieś tam za oknem, umieścili wirtualne elementy, na przykład drzewo, jakieś szyldy, jakieś dekoracje budynków, to w ten sposób tworzymy taki wszechświat współistniejący z rzeczywistym, tak można powiedzieć. Jeśli takich wszechświatów stworzymy wiele, na przykład do różnych celów. Takie wszechświaty mogą być do rozrywki, do turystyki, do bezpieczeństwa, do logistyki. To taki wielowszechświat powstaje. Oczywiście w fizyce to pojęcie do czegoś innego jest używane, nie? Ale i to jest ta koncepcja, w którą te firmy idą, tego takiego wielowszechświata. Ale żeby one mogły, żeby można je było widzieć, no to potrzebne jest jakieś urządzenie. Więc potrzebne są specjalne okulary. Na przykład tych okularów tam korporacje pracują nad różnymi modelami. Jednym z nich jest Magic Leap i my współtworzymy jako partner technologię, to znaczy software, ten taki wewnętrzny, embedded. Pomagamy tworzyć, oczywiście pełnimy tam jakąś swoją małą rolę, my jesteśmy małą firmą, ciężar nie jest głównie na nas, ale tworzymy, jest to bardzo skomplikowanym zadaniem i super, ale co mnie najbardziej cieszy, mnie bardzo cieszą małe rzeczy, nie? Bo jak tak sobie wyobrazimy, Tim Cook też zresztą mówi, że niedługo te rozszerzone rzeczywistości to będą tak wszechobecne jak telefony, pewnie za parę lat, nie wiem za ile, za 5, za 10, no to my w tej nowej przestrzeni, nie? Która powstaje, na przykład zrobiliśmy pierwsze wirtualne zegarki, które można sobie powiesić na ścianie albo postawić na biurku, nie? Więc ja się czuję jako taki pionier, nie? W jakimś sensie, nie? To będzie kiedyś to będzie wszędzie i zawsze, a my zrobiliśmy pierwsze zegarki, nie? Zrobiliśmy tablicę pierwszą, taką, że można kogoś zaprosić zdalnie, postawić sobie w pokoju tablicę i to się wtedy nazywa collaboration by teleportation, nie? Zrobiliśmy piłkę, którą można, wirtualną piłkę, którą można odbijać od prawdziwej ściany, nie? Takie rzeczy, nie? I jakby dla naszego klienta Hyperloop Transportation Technologies, który realizuje koncepcję Hyperloopa, czyli transport przyszłości w tubie, w próżniowej tubie przemieszczają się takie kapsuły transportowe. Zrobiliśmy dla nich taki wirtualny pociąg, nie? A w rozszerzonej rzeczywistości w ramach prezentacji dla inwestorów to było pokazywane między innymi amerykańskim kongresmenom, przepraszam, senatorom. Tu na zdjęciu nasze chłopaki w ładnych koszulach, a w tle Wrocław zimą, tam tak, nie zaśnieżony, ale w każdym razie Wrocław zimą i się cieszyły, bo to poszło social mediami i tam Hyperloopa, Magic Leapa. Skatewerzy, tak? Tak, skatewerzy. Super. No, ale ale teraz koniec już przechwałek. Te przechwałki też były ważne, bo chodzi o to, że jeżeli jesteśmy turkusowi, no to jednak działa, nie? Że to, co mówiłem przed chwilą, to jest dowód, że to działa. Nomtek nigdy nie chciał być turkusowy,
ale wychodzi, że jakoś tak się stało, że trochę jest. Także my nigdy nie mówiliśmy, że chcemy być turkusowi. Po prostu jakoś tak wyszło, że mamy wiele zbieżnych praktyk z turkusem i to jest też chyba bardzo ważne, bo to nie jest na siłę, tylko jakby jednym z elementów turkusu jest autentyczność. Tak, ale też co pokazałeś przed chwilą te prace, to nie jest coś, co powstało wcześniej. Wy jesteście pionierami, więc potrzebujecie działać zupełnie inaczej, żeby powstało coś nowego, nie? Zgadza się. No właśnie. Zgadza się i to na pewno pomaga. Autonomia pomaga. W każdym razie, idzie nam całkiem nieźle. W tym roku mamy 30% wzrostu, silną strategię, zespół ludzi niejednokrotnie mądrzejszych ode mnie, bez których nie byłoby tych rzeczy, o których dzisiaj opowiem. Firma jest dochodowa, robi fajne rzeczy. No i czego tu jeszcze chcieć, nie? Tutaj do tego sensu tak trochę. Leśmiana, jeśli pamiętacie ze szkoły, to tam było takie o murze, że mur jest zniszczony, nie ma za nim dziewczyny. Też. Taki wierch był do dziewczyny. W każdym razie tam jakieś boty paliły w mur i było słychać głos dziewczyny, nie? Jak się ten mur już zniszczyło, to tam dziewczyny nie było, nie? No i teraz jakby jak się zbuduje coś fajnego, na przykład fajną firmę, która już coś osiągnie, nie? No to jest właśnie tak, że ten mur runie i tam kurczę nic nie ma dalej, nie? I trzeba szukać dalszego głosu, nie? I teraz jakby chciałem powiedzieć o tym dalszym głosie, nie? Ja tutaj sobie wypisałem, co ja bym chciał od Domteku. To jest ten głos, ten dalszy głos, te kolejne mury, które chcę jakby rozwalić. I nie wiem, czy powinien to czytać. No, to poczucie, czego bym chciał dla zespołu tak naprawdę, nie? Dla nas wspólnie. Chciałbym, żebyśmy mieli poczucie wolności, mogli się wyżyć kreatywnie, inspirowali się nawzajem, rozwijali się jako profesjonaliści, jako ludzie oraz dobrze się przy tym bawili. Chciałbym, żebyśmy czuli, że to, co robimy wspólnie, jest ważne i wnosi coś dobrego do świata. Wspólnie kształtowali naszą organizację, wspólnie doszli w interesujące dla nas miejsca, nazywam to przygodami. Odbyli podróż, o której będziemy opowiadać wnukom. I jakby jako founder z 11-letnim doświadczeniem, ja po prostu jestem znudzony powiększeniem stanu konta. Poprzez jakby jako software house, my w jakimś sensie można powiedzieć, że my przerzucamy cefałki, tak? To jest w jakimś sensie się, jako non-tech my się tak naprawdę tym brzydzimy, tym przerzucamy cefałki. Przerzucanie cefałek, czyli że klient potrzebuje zrobić projekt, więc znajdujemy ludzi, wrzucamy cefałki, klient mówi, że spoko i my bierzemy za to pieniądze. W ten sposób można budować imperium, nie? No ale jakby to jest po 11 latach strasznie nudne. No i teraz mi zależy na tym, żeby mądrzejsi ludzie ode mnie wspólnie ze mną budowali przyszłość, tak naprawdę, nie? I to, co tutaj wymieniłem, mi osobiście daje sens, jako dbanie o innych i uczestniczenie w czymś większym od siebie. Ale to są moje potrzeby, a ludzie w Nomteku mogą mieć trochę inne, nie? Więc też jak to ugryźć, pytanie jak to pogodzić, bo to powiedziałem o sobie. I ja tutaj teraz przejdę do spisu treści, tak żebyście wiedzieli, czego się spodziewasz, czy to będzie ciekawe, czy nie. Starałem się nawiązać do większości rzeczy, które obiecałem, ale dopiero tak naprawdę wczoraj złożyłem to do kupy. Więc co jeśli nie przychód, autonomia i transparencja, jak tworzymy wspólne cele? Miks kapitalizmu i komunizmu, powrót do struktury, czyli taki antyturkus, który u nas nastąpił, zaufanie i odpowiedzialność. Lepiej jak patrzysz tutaj, dlatego że... Dobra. Lepiej. Dobra, to sobie tak zrobię, żebym jest tu troszkę większe, żebym potrafił przeczytać. Okej, okay. No dobra, to teraz tak. Pierwszy punkt, przychód. Dla przypomnienia, przychód to jest to, co do nas spływa od klientów, a dochód to jest to, co zostaje, jak popłacimy rachunki. Kluczowe metryki, czyli tak zwane KPI-e, nie wiem na ile jesteście zaznajomieni, to są te rzeczy, które mierzymy, po których poznajemy, czy firma się dobrze rozwija, które chcemy zwykle maksymalizować, na przykład to może być po prostu przychód. Dla szkoły to może być na przykład średnia ocen na sprawdzianie ósmoklasisty, dla szpitala to może być procent pacjentów, którzy nie tylko weszli, ale też wyszli o własnych siłach. Nie? To są kluczowe metryki i ci z was, którzy znają się na startupach i produktach, znają również pojęcie vanity metrics. To są tak zwane metryki próżności albo miary próżności. To są te metryki, które metryki próżności, które niedoświadczoną osobę cieszą i sprowadzają na manowce, bo w rzeczywistości nie świadczą o zdrowiu biznesu. I tutaj podałem przykład liczby użytkowników, to jest taki akademicki przykład metryki próżności, która pewnie jest fajna, jakby to nie szkodzi, żeby było dużo użytkowników zwykle, tak? Ale jeżeli myślicie o swoim startupie i nie wiecie dlaczego, nie warto się cieszyć z liczby użytkowników, to prośba duża, żebyście sobie poczytali dlaczego, bo
No nie wiem, sam byłem świadkiem dużego faila, gdzie startup miał 10 tysięcy nowych użytkowników dziennie i skończyło się wielką porażką. Ale teraz wracając do Nonteku. Są takie metryki jak liczba pracowników oraz przychód. Nie? Teoretycznie im więcej, tym lepiej. Nie? I w ogóle to jest tak, że jak się właściciele software house'ów gdzieś tam na mieście spotykają, to sobie zadają dyskretnie pytanie, a ile masz ludzi? Nie? To świadczy o tym, o statusie. Nie? Kto ma więcej ludzi, ten ma wyższy status. I w kontekście tych naszych celów, które jakby dwa slajdy wcześniej wam powiedziałem, to ja bym powiedział, że to są takie właśnie przychód, ilość ludzi, to są te metryki próżności. Nie w tym sensie, że to jakby jest wielki problem, że jest większy przychód, bo to nie jest zwykły problem, tylko fajnie, że jest większy. Tylko, że to tak jakby myślenie, skupianie się na tym do niczego nie prowadzi. Przynajmniej nie do tych celów, które jakby określiłem, że są dla mnie ważne. Nie? Ale ludzie chcą zarabiać. Nie? W Nonteku średnia wieku to jest 32 lata. Ludzie mają młode rodziny, potrzebują po prostu zarabiać. I jakby moją intencją tak czy siak jest sprawienie na dobry początek podróży, żeby porządnie zarobili. Więc, no więc co, jeżeli nie przychód, nie? No i my sobie tam, nie wiem, około 3 lata temu zdefiniowaliśmy taką metrykę RPH, revenue per hour, przychód na godzinę, nie? Tak dokładniej jest to cały przychód w miesiącu, czyli wszystko, co spłynęło, co zafakturowaliśmy w danym miesiącu, podzielony przez liczbę wszystkich godzin przepracowanych przez wszystkich nontekowców w tym miesiącu, czyli wszystkich. Nie ma tak, że ktoś się nie liczy, wszyscy się liczą tak samo. No i powiecie, co on mi tu gada, nie? Mówi, że nie mierzy przychodu, a mierzy przychód, tylko że na godzinę. No i jaka jest różnica? No jaka? To nie? Fundamentalna, nie? Więc RPH, czyli ta nasza metryka, o czym ona mówi? Ona mówi o tym, jaką faktycznie średnią wartość pracy nontekowca jesteśmy w stanie pozyskać z rynku, nie? Czyli inaczej, jak bardzo jesteśmy skuteczni. Ale nie mówi o tym, jak bardzo imperium jest skuteczne, tylko mówi o tym, jak bardzo skuteczne są te poszczególne osoby, które siedzą tutaj w Nonteku, nie? Każda z nich jest osobna, gdy pracują jako zespół, oczywiście w kontekście zespołu, nie? Czyli różnica jest taka, że w centrum tej metryki są ludzie, a nie imperium. Jak mają dużego skilla i dobrze potrafią go wykorzystać, to wtedy ta metryka jest wysoka. I to jest nasza podstawowa metryka. Często ją omawiamy całą firmą. Każdy ma dostęp na żywo zarówno do historii tej metryki, jak i do estymacji tej metryki w najbliższej przyszłości. Jest po prostu wykres, kilka kliknięć i każdy widzi. Na żywo się ten wykres zmienia. I jakby mówiąc, że to jest kluczowa metryka, to znaczy, że właśnie tą chcemy powiększać, na innych się nie koncentrujemy finansowo. Oczywiście ona ma tam szereg jeszcze dodatkowych metryk finansowych, które ją jakby uzupełniają, ale to jest ta kluczowa. Gdy inwestujemy, to zastanawiamy się, czy właśnie tą metrykę powiększymy. Nie? A co to oznacza? To oznacza, że opłaca się inwestować w ludzi, w ich rozwój. Nie? Że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za dobry i nie pasuje, bo im będzie lepszy, tym wyższa będzie metryka RPH na koniec. Opłaca się też inwestować w skrytniejsze modele biznesowe, nie? Bo niekoniecznie musimy cały czas sprzedawać jakby swoje kompetencje na godzinę. Nie? Może są też inne modele. I z reguły nie opłaca się inwestować w powiększanie zespołu. Dodatkowo to ma jeszcze taką fajną cechę, że powiększa transparencję, bo każdy może porównać tą metrykę w danym miesiącu do swoich zarobków. I wtedy jakby ta rozmowa jest jakby na zasadzie tej autentyczności, o której mówiłeś, Łukasz, nie? To jest uczciwa, nie? Że po prostu wiadomo, co firma wyciąga i można fajnie porozmawiać, żeby ten podział zarobków był uczciwy. I tu się dzieje coś fantastycznego wtedy, nie? Ponieważ ta metryka spełnia moje prywatne cele, o których ja mówiłem, cele właściciela, o których tam mówiłem wcześniej i jednocześnie, jak widać, jest korzystna dla każdej osoby w zespole, to finansowo gramy wszyscy do jednej bramki. Nie jest tak, że musimy udawać, że gramy do jednej bramki, albo no, faktycznie po prostu tak jest, że mamy wspólny interes. I to bardzo pomaga turkusowi, ponieważ dzięki temu jest dużo większa łatwość przekazywania decyzyjności w kwestiach inwestycyjnych, czy tam w ogóle finansowych poszczególnym członkom zespołu. Każdy może decydować, bo wiadomo, że mamy wspólny interes. I co się dzieje dzięki temu? Ludzie mają większą satysfakcję z pracy, szybciej się uczą biznesu, super, możemy razem po partnersku robić biznes, w dalszej perspektywie jeszcze bardziej powiększymy RPH. I ja też mam większą satysfakcję, bo jakby no, oddając tą decyzyjność bardzo chętnie, w tych kwestiach, w których się czuję pewnie, że mogę ją oddać,
pozostaje nadal ciałem doradczym, nie? Że to nie jest tak, że moje zdanie się nie liczy. Liczy się tylko, że na zasadzie, że ktoś się mnie doradzi. Ale decydentem może być ktoś inny. A ja w ważniejszych kwestiach nadal będę decydentem, ale nie muszę nikogo kontrolować, czy działa w interesie firmy. Czy te decyzje będą lepsze, gorsze? Wiadomo, że one będą w dobrej intencji podjęte. Ostatecznie tak czy siak pełnię rolę prezesa. Ta rola jest niezbędna w firmie, bo ktoś musi ostatecznie spajać kierunek. Też na zasadzie oczywiście konsultacji z zespołem i tak to robimy bardzo szeroko, ale moja rola prezesa polega na tym, żeby to spajać. No i tutaj mam dodatkowo jeszcze taką satysfakcję, że takich rzeczy nie uczą na MBA, więc w jakimś sensie sami sobie kreujemy własną rzeczywistość, nie? I to jest dla mnie takie strasznie też fajne, że robimy inaczej niż wszyscy. Dobra, tyle na temat RPH, bo mam tych tematów kilka, więc jadę z kolejną rzeczą. Mam nadzieję, że to już był jakiś fajny takeaway. Jakby ktoś chciał to zgłębić, to nie wiem, na LinkedInie, na kawę można przyjść i omawiamy, nie? Bo tam jest dużo, dużo więcej do powiedzenia. Ale... Możemy kiedyś zrobić powtórkę. Jedziemy dalej z koksem. Moim hobby jest pilotaż samolotu małego. Tutaj jest zdjęcie z żoną i teraz wyobraźcie sobie, że lecicie sobie z żoną albo z mężem samolotem, pozwiedzać Kotlinę Kłodzką, nie? Którą przecież doskonale znacie tak czy siak, jest ładna pogoda, patrzycie sobie tak jakbyście patrzyli na mapę, tylko że macie to w realu, nie? Patrzycie sobie z góry tak na mapę, tylko że jest w realu, po prawej stronie macie tam zieleni się stok w Zieleńcu, po lewej stronie troszkę, czy tam na wprost śnieżnik widać, tak? Tam dalej na lewo Złoty Stok, a na dole mieszka noblistka, nie? No dobra, no i co w tym jest fajnego, nie? No i fajne jest w tym poczucie wolności, tak? Tylko teraz pytanie, skąd ono się bierze, nie? No i po pierwsze, tak moim zdaniem, nie? W moim odczuciu, po pierwsze bierze się stąd, że mamy cały krajobraz podany na tacy, nie? W odniesieniu do firmy, transparencja. Transparencja? Mówi się transparentność czy transparencja? My zawsze mówimy transparencja. Każda osoba, chodzi o to, że każda osoba ma cały czas cały obraz podawany na tacy, czy to poprzez publikacje na Wiki, czy mamy, to jest też dosyć ważne, cotygodniowe spotkania, to jest ważny element naszych praktyk, taki bardzo, bardzo podstawowy. Co tydzień przez godzinę rozmawiamy z zespołem o tym krajobrazie. Nie? Komunikujemy, jaki ten krajobraz jest, ewentualnie robimy warsztaty wspólne, na których po prostu wspólnie coś wypracowujemy. I to robimy co tydzień przez godzinę. Co jest, wydaje mi się, też dosyć nietypowe, bo zwykle firmy robią rzadziej takie rzeczy. No i ten krajobraz to są projekty, wartości, strategia, finanse, problemy, oczekiwania wobec siebie jako zespołu, oczekiwania wobec firmy. To wszystko jest łatwo dostępne. Dobra. Ale druga rzecz. Dlaczego jest tak fajnie w tym samolocie? No, nie pracujemy w liniach, więc możemy lecieć sobie, gdzie chcemy, nie? Czyli nie mamy tam big bossa w jakimś sensie nad sobą, który będzie mówił, gdzie mamy kursować. A w firmie tą fajną rzeczą jest autonomia. Każdy decyduje na swoim poletku. I co do zasady nie ma hierarchicznej kontroli. Chociaż z przykrością stwierdzam, że czasami wkrada nam się trochę kontrola, ale ogarniamy się, tak? I o kontroli też jeszcze powiem później, bo to też nie jest tak, że tutaj może przyjść sobie osoba narozrabiać i narozrabia, nie? To tak się nie stanie. Firma jest w stanie sama się ogarnąć. Trzecia rzecz, która jest potrzebna, żeby było fajnie, to jest zwinny pojazd, tak? Mały samolocik, który szybko poleci, nie wiem, do Bolkowa, za moment może polecieć, wylecieć z Kotliny, więc firma nie może być za duża i tego się trzymamy. Staramy się, żeby firma nie rosła, bo czujemy, że fajnie jest, jak jest około 50-60 osób. I tutaj jakieś statystyki wam dam. Tak non-techowcy odpowiadają na pytanie, czy mogą liczyć na transparencję ze strony zarządu. Metodologia jest taka, że w ogóle to jest element ankiety, którą non-techowcy stworzyli jakby, ja nie brałem w tym udział na zasadzie doradztwa, bo mnie poprosili, ale ja nie byłem inicjatorem ankiety i pytania, które są na ankiecie, też głównie stworzył zespół pod swoje potrzeby, to co czuł, że jest potrzebne, nie? Więc przykład oddolnej inicjatywy, taką ankietę w tej chwili co kwartał przeprowadzamy wcześniej troszkę rzadziej i na pytania odpowiada się w skali od 1 do 6, czyli takiej szkolnej. I potem akurat tak, nie wiem do końca, dlaczego mamy taką metodologię, ale się jej trzymamy, że sumujemy liczbę odpowiedzi 5 i 6, odejmujemy od tego liczbę odpowiedzi 1, 2 i 3 i dzielimy przez liczbę wszystkich odpowiedzi. Czyli trochę jak NPS, Net Promoter Score, ale troszeczkę inaczej. I tego się trzymamy, bo tak już było wcześniej. W każdym razie, jak to interpretować? Tak myślę, że branżowo
interpretuje się, że wszystko, co jest w okolicy zera, to jest taka czwórka, wszystko, co jest powyżej 30, to jest piątka, a wszystko, co jest powyżej 70, co na koniec wychodzi, to jest szóstka, nie? No i tutaj macie przykład, jak jest oceniana transparencja. Mam odnośnie autonomii bodajże. Jest też kilka pytań. To nie było pytanie o autonomię, bo tak jak mówię, po prostu to zespół dawno temu stworzył. Czuję, że mogę być sobą w Nomteku. Mam możliwość podejmowania decyzji w swoim otoczeniu. W firmie góruje rozsądek nad polityką. I czuję, że dzięki ludziom w Nomteku mogę dokonać więcej niż samodzielnie albo w innej firmie. Także ja się bardzo cieszę. Faktycznie potwierdzałem badania, że jest i transparencja, i autonomia. Myślimy też o klientach, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. Klienci są dla nas najważniejsi, ale o tym nie mówię. Będzie turkusy. No i jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, co moim zdaniem jest dosyć ważne, że w kontekście autonomii, że żeby organizacja mogła być prawdziwie turkusowa, to musi za każdym razem przyjść z góry, czyli to musi być tak, że ten zarząd jest trochę turkusowy lub inwestorzy. I z reguły te wszystkie praktyki, na przykład, które ja tu prezentuję, jeżeli przyjdzie jakaś osoba z zewnątrz, na przykład inwestor z zewnątrz, będą ok, dopóki przychody będą rosły. Jak przestaną rosnąć, to różnie może być i dlatego ja jakby doszedłem do wniosku, że po prostu Nomtek nie jest na sprzedaż. To jest dla mnie strasznie ważne, dlatego że cholernie ważne są dla mnie relacje w pracy i nie wyobrażam sobie, żeby je po prostu komuś sprzedać, mimo że wartość takiej spółki jest duża, bo to jest być może pół przychodu rocznego, no może nie cały, ale to są, no nie wiem, duże kwoty, kilkanaście milionów, być może do 20. I jakby, ale to mnie nic mnie nie przekupi do tego, żeby to sprzedać, bo tak jak wam powiedziałem wcześniej, nie to jest dla mnie ważne. I jakby też sam podjąłem taką decyzję, że nie będę się kierował w życiu mindsetem inwestora i na przykład nie gram na giełdzie, może mi się kasa trochę marnuje na koncie często, ale podjąłem taką decyzję, że to, co chcę robić, to inwestować przede wszystkim w prowadzenie zespołu, bo to jest dla mnie i fun, i sens, i tym się będę zajmował. Nie wchodzę w mindset inwestora. Oczywiście wchodzę wtedy, kiedy czuję, że na tym polega poprowadzenie zespołu. To wtedy wspólne nasze dobro na zasadzie inwestowania, tak. Wtedy to tak poprowadzę. Jeszcze dodatkowo w kontekście autodobi, to jest może takie trochę zwierzenie, ale dodatkowo nakręca mnie fakt, że niedawno skończyłem 40 lat, tak parę tygodni temu, a to oznacza, że nie muszę nikomu niczego udowadniać i to dla Nomteku to jest taki dodatkowy fajny oddech samostanowienia, tak myślę, nie? Dobra, to tyle na temat autonomii i transparencji. Mam nadzieję, że tutaj też były jakieś konkrety, które mogliście wyciągnąć. Może chwila refleksji, czy były? Oby były, zapamiętajcie w takim razie. Teraz odnośnie celów. W jaki sposób tworzymy, wspólnie pracujemy nad celami? Powiedziałbym, że jeszcze nie mamy tego tak dokładnie super usystematyzowanego, natomiast to, co tworzy Nomtek od samego początku istnienia, czyli prawie od tych całych 10 lat, to są retrospekcje. To główne nasze narzędzie do tego, żeby wspólnie dyskutować o firmie. One ukształtowały tą firmę. Przybliżyć, co to są retrospekcje? Może. Tak, wstępik, jak to wyglądało u was na pewno. Tak w skrócie, retrospekcja wygląda tak, że wszyscy zadajemy sobie pytanie, co jest dobrze, co jest źle, co byśmy chcieli zmienić, czego byśmy chcieli od firmy, czego byśmy chcieli od siebie i odpowiadamy na te pytania w formie karteczek, po prostu krótkie odpowiedzi jednym zdaniem. Następnie ktoś grupuje te karteczki, bo wszyscy uczestniczą, więc wiele kwestii się powtarza. Następnie głosujemy. To jest to wszystko jest robione anonimowo. Grupowanie to robi jakaś tam osoba, która akurat jest chętna. Głosowanie anonimowe i nikt nie widzi wyników głosowania i tu mamy taki fajny evencik, że spotykamy się wspólnie we wtorki o 9:30, jak co tydzień. I wtedy poznajemy wyniki głosowania. I to jest w ogóle super, bo nikt nie wie. Ja nie wiem, jakie są te wyniki. Nie wiem, co jest największym problemem w firmie. Dopóki nie nacisnę pokaż wyniki, wtedy widzę, co jest największym problemem, nie? I w każdym razie i następnie dyskutujemy o tych problemach i rozwiązujemy je w takiej kolejności, w jakiej zostało wspólnie ustalone, że są najważniejsze. Co cię najbardziej zaskoczyło w takiej sesji kiedyś? Ale nie wiem, czy teraz jestem w stanie sobie przypomnieć. Zawsze mnie to zaskakuje. Może powiem o konkretnym zaskoczeniu. O, teraz. Wyszło w zeszłym roku, że zarząd za słabo nadaje rytm firmie w jakimś sensie. Tak
pamiętam mniej więcej, bo nie pamiętam dokładnie treści, nie? I w związku z tym stwierdziliśmy, że jakby ja, żeby lepiej wykonywać swoją pracę, muszę dokładniej z Piotrkiem Mężykiem wspólnie, musimy coś zrobić, żeby dokładniej, precyzyjnie rozmawiać o celach. I w tym roku tak naprawdę, to jest dla nas nowość, prowadziliśmy OKR-y. OKR-y to jest takie narzędzie do komunikowania, ustalania i realizacji w jakimś sensie celów i kluczowych rezultatów. No i w tym roku zaczęliśmy pracę z OKR-ami i bardzo mi się to podoba, idzie fajnie. U nas, krótko tylko powiem, że cel ustaliliśmy, mamy dwa poziomy tych celów. Mamy poziom firmy i poziom zespołu. I na poziomie firmy ustaliliśmy te cele pierwszy raz w tym roku na podstawie retrospekcji, czyli wzięliśmy input, zapytaliśmy o to, czego ludzie chcą, ale w sumie zarząd treść ustalił tego, z czego nie jestem do końca zadowolony i w następnej iteracji zrobimy to inaczej. Więcej ludzi wciągniemy. No? Natomiast tak czy siak było to na podstawie retrospekcji i no i później w ten sposób ustaliliśmy cele roczne. Oprócz tego każdy zespół, w zespołach są od dwóch do, nie wiem, do pięciu, sześciu osób, tych zespołów jest dosyć dużo, zespoły ustalają sobie cele kwartalne i robią to autonomicznie, to znaczy mogą tego nie robić wcale i niektóre zespoły faktycznie tego wcale nie robią, bo ktoś na przykład może powiedzieć, OKR-y są głupie, nie? I to jest zupełnie okej, żeby w Nomteku coś takiego powiedzieć, OKR-y są głupie, nie robimy OKR-ów. Natomiast większość zdecydowana robi i idzie to fajnie. Mogę też, może to jest jakby długa dyskusja, też osobna, jak te OKR-y robić. W każdym razie no, mamy swój własny mechanizm. Wyszło na przykład w retrospekcji, to też jest strasznie fajne, wyszło, że w ramach tej pierwszej rundy celów zespołowych my żeśmy za dużo pieniędzy na to wydali. Że ten czas, kiedy ludzie rozmawiali o celach, kiedy pierwszy raz uczyli się to robić, wyszło w retrospekcji, że to za dużo kosztowało. Nie, nie możemy tyle pieniędzy marnować. I dlatego zrobiliśmy system lepszy do OKR-ów, który polega na warsztacie dwutygodniowym asynchronicznym, gdzie dzień po dniu mamy dokładną receptę, co kto robi przez dwa tygodnie. Na koniec powstają kwartalne OKR-y dla zespołu i to jest długi temat, o tym mogę powiedzieć kiedy indziej, ale myślę, że że stworzyliśmy bardzo fajne narzędzie do tych OKR-ów. Ja też staram się coachować zespoły, tak aby każdy z nich pisał swoją historię. Nie? Ja piszę historię firmy, mam ją zapisaną, jest na wiki, nie? Po kolei, co się wydarzało, jak się porażki, sukcesy, co nowego wdrażaliśmy, jak się zmienialiśmy, bo to buduje też poczucie sensu. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby pisać tą historię, być może właśnie dla wnuków. Nie? I staram się też z zespołami rozmawiać w ten sposób, żeby wspólnie z nimi pisać tą historię zespołów. Jeżeli chodzi o dalsze nasze losy, to fajnie już sobie mamy plan, jak wspólnie, całą firmą porozmawiać o celach na rok 2021. Robimy sobie też takie ćwiczenia, właściwie to już troszkę skończyliśmy, że ludzie chętni piszą przemówienia zarządu 2025. Taką mamy praktykę, czyli chętna osoba jakby próbuje sobie wyobrazić, jaki Nomtek by chciała za 5 lat, pisze przemówienie zarządu i potem to przemówienie jest czytane. Nie? I wydaje mi się, że nie mamy jeszcze takich tak naprawdę celów na te 5 lat, ale jesteśmy już blisko tego, żeby je konkretyzować. Wydaje mi się, że tak czy siak najpierw pójdziemy po kasę, bo tak jak mówiłem, ludzie są młodzi, potrzebują zarobić, więc pójdziemy po kasę tak czy siak. Trzeba docenić to, że żeby ego zaczęło maleć, to musi wzrosnąć, musimy mocne ego zbudować w zespole. Jak już będzie mocne, to wtedy być może gdzieś się pojawi możliwość, żeby zaczęło maleć. Dobra, no to tyle chyba, tyle o celach chciałem powiedzieć. Mam rzecz. Jedziemy dalej? Slide. Zobaczcie, że tutaj akurat nie widać dat, bo gdzieś mi się troszkę wycięły, ale zobacz, tam gdzie ten wykres tak mocno podskoczył do góry, to jest początek tego roku, pewnie? Przypuszczam, że to jest moment, kiedy wprowadziliśmy OKR-y. I zobaczcie, jak one fantastycznie podziałały. Zgadzam się z kierunkiem, w którym zmierza Nomtek. Kierunek, w którym, jakby tutaj i tak jest jeszcze do zrobienia, bo tak jak mówię, nie zrobiliśmy tego zupełnie zespołowo, więc powinniśmy to zrobić bardziej zespołowo. Kierunek, w którym zmierza Nomtek, jest dla mnie jasny, super. Czuję, że mam wpływ na to, gdzie zmierza Nomtek. No to tutaj jakby
37 to i tak jest piąteczka, prawda, w tej skali, którą przedstawiłem, ale można to zrobić lepiej. Więc zrobimy to lepiej. Dobra. 3 sekundy przerwy. 3 sekundy przerwy i teraz pogadam o tym, jak pożeniliśmy kapitalizm z komunizmem. Więc zacznę od kapitalizmu. I tutaj będę mówił o wynagrodzeniach tak naprawdę. Więc jest u nas taka praktyka, która może być trochę kontrowersyjna i o której pewnie warto było więcej opowiedzieć i na pytania poodpowiadać. To się nazywa ewaluacja u nas i mamy do tego specjalny algorytm, stworzony narzędzie, Nontech Logic, które zarządza tą ewaluacją. To jest coś takiego, że ludzie siebie nawzajem oceniają, nie? Czyli to jest takie peer review, ale oceniają siebie w formie liczbowej. I skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że jak Nontek był mały i ja pracowałem bardziej bezpośrednio z ludźmi i zastanawiałem się, czy ktoś ma dostać podwyżkę, czy nie, to robiłem sobie spreadsheet i pisałem nazwisko i ile moim zdaniem wnosi wartości do firmy ta osoba? Odpowiadałem na pytanie, ile wnosi wartości ta osoba do firmy? I po prostu wpisywałem liczbę. Komuś dałem 100, nie? A pozostałym dałem tak, żeby było adekwatnie do tej setki, nie? I procent. 100%. No, procent może być. 100 jako taki benchmark, nie? Że na przykład ta osoba jest najlepsza, to jej daje 100, nie? 100 punktów. A potem, jeżeli widzę, że ktoś na przykład wnosi 2 razy mniej wartości, to daje mu 50, nie? Ale po co, nie? Chodzi o to, żeby zarobki były adekwatne do wnoszonej do firmy wartości. Bo nie było nigdy u nas stanowisk, takich rzeczy, więc starałem się tak prowadzić jakby te kwestie podwyżkowe, żeby zarobki były po prostu adekwatne do wartości i wnoszonej. I z czasem jakby firma się rozrosła, więc już nie mogłem tego robić sam. Więc stwierdziłem, że zrobimy tak, że wspólnie będziemy to robili. I teraz zobaczcie, jako szef muszę wykonać taką pracę, która jest strasznie dehumanizująca dla danej osoby, bo ja muszę osobę zamienić na liczbę w jakimś sensie, prawda? Czyli to jest takie przykre dosyć zadanie, bo jest sobie jakiś tam, nie wiem, Fradek, tak? Ja muszę mu dać liczbę, ale no nie da się inaczej. On musi ileś zarabiać, więc jakaś liczba musi być mu przypisana, więc to przykre zadanie musi być zrobione. Więc ja po prostu stwierdziłem, że żeby to było bardziej obiektywne, bo też jakby wszyscy mamy różne jakby bajasy, tak? Czyli że jakby nikt z nas obiektywnie sytuacji nie ocenia. Przeczytałem kiedyś taką książkę, która mówiła o tym, że przy wycenach jakby inteligencja tłumu jest dużo lepsza niż inteligencja indywidualna i postanowiłem się posłużyć inteligencją tłumu, czyli że te oceny tak naprawdę wszyscy dajemy sobie nawzajem. Robimy to anonimowo i robimy to nie za często, na przykład raz do roku, może będziemy to robić 2 razy do roku. Chodzi o to, żeby, bardzo bym nie chciał, żeby tutaj powstała jakaś atmosfera konkurencji. Wydaje mi się, że częste ocenianie się mogłoby jakby skutkować jakimś takim poczuciem konkurencji. W każdym razie robimy te oceny i potem algorytm to mieli i wypuszcza liczbę ostateczną, która jest wynikiem tej ewaluacji i wtedy mam tak jakby względny ranking, nie? Że ktoś w rozumieniu zespołu, ktoś wnosi więcej wartości, ktoś mniej. I się bardzo z tego cieszę, i bardzo jestem wdzięczny ludziom, że to robią, bo to jest jakby właśnie strasznie dehumanizujące, żeby to robić, ale jakby wydaje mi się, że to jest 100 razy lepsze, 100 razy bardziej obiektywnie, niż gdybym ja miał sam podjąć decyzję, jaką liczbę komu przypisać. Więc intencja jest dobra, zadanie jest trudne i super, że to robimy. Zarząd też podlega ocenie? Oczywiście, znaczy tak, przy czym jest tak, że ja się zajmuję wynagrodzeniami, tylko ja widzę, co wychodzi, po to, żeby nie podsycać jakiejś atmosfery konkurencji, więc niosę ten jakby, nie wiem, pierścień jak Frodo, co nie, ten ciężar, że widzę te dane. Piękne porównanie. I obiecuję, że dobrze z tego skorzystam, nie? I też temu podlegam, natomiast na swoją ocenę patrzę bardzo krytycznie, bo wiem, że wszyscy wiedzą, bo wiem, że inni wiedzą, że ja widzę, co tam wychodzi, nie? Więc jakby nie, swojej własnej oceny nie biorę na serio. Natomiast inne oceny, też ich biorę je na serio, ale z uwzględnieniem wszelkich wad tego podejścia, tak? Ta liczba nigdy się nie zamienia na wynagrodzenie bezpośrednio, jest masę innych czynników i jakby to jest taki wskaźnik, to jest taka pomoc dodatkowa, która mówi mi,
czy moja intuicja odbiega od tego, od intuicji zespołu, czy jest spójna. I jeżeli jest jakaś niespójność, to znaczy, że ja powinienem głębiej wgryźć się w temat, tak? Natomiast to nie jest coś, co jest jakby wyznacznikiem ostatecznym. To jest wskazówka, czy ja dobrze myślę. I tak to działa. Ten algorytm też działa troszkę jak PageRank, to znaczy, że te osoby, które mają tak jakby wyższy autorytet, mają najwięcej do powiedzenia, tam jest algorytm wyżarzania użyty. No i jaki algorytm? No wyżarzania jakieś, ze studiów już troszkę zapomniałem, studiowałem informatykę, to się jakoś tam nazywa, jakieś tam wyżarzanie. Wyżarzanie, czyli że ten graf, który się tworzy, on jakby jest, dostaje bardzo mocne bodźce, żeby zaczął się stabilizować i potem z czasem coraz mniejsze, 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 on się tak wypala i stabilizuje się i wtedy wiadomo już, jaki jest rezultat. No ale generalnie cel jest taki, że kasa w portfelu ma się zgadzać, wypłata podstawowa ma być adekwatna i ma być bardzo dobra i to jest podstawowy cel jakby polityki wynagrodzeń. Natomiast zarobki u nas są tajne, co może być też ciekawe, bo w kontekście turkusu dużo się o jawności zarobków rozmawia. Ja tak jakby zespół mnie nie ciśnie, żeby były jawne. Ja, są tajne, bo też szanujemy swoją prywatność nawzajem i nie chcemy powodować jakiegoś, nie wiem, poczucia. Ja to mówię tak, że każdy zupełnie inaczej ocenia, jakby najbardziej niedokładnie oceniamy sami siebie. Znam osoby, które jakby bardzo przeceniają swoje możliwości i takie, które totalnie nie doceniają swoich możliwości. Jakby takie, wydaje mi się ryzykowne włączenie takich porównań, bo mogą po prostu bardziej zaszkodzić niż pomóc. W każdym razie dzięki temu narzędziu wydaje mi się, że nasza polityka kadrowa jest bardziej celna, nie? I teraz jakby każdy ma określony ten swój podstawowy i on ma być bardzo zadowalający poziom jakby najedzenia, tak? Natomiast i każdy, czyli też zarząd, nie? Czyli też ja mam określony swój podstawowy poziom zadowolenia, który sprawia, że ja już jestem ok i nie potrzebuję więcej i po prostu autentycznie nie potrzebuję więcej. I gdy przychody firmy przekraczają ten podstawowy poziom, a przekraczają go regularnie, to wtedy następuje redystrybucja. Redystrybucja to jest ta komunistyczna część i polega na tym, że nadwyżką się dzielimy porówno. I teraz uwaga, to nie jest system motywacyjny, nie patrzę tak na to, bo nie patrzę na to jak inwestor. Nie? I tak jakby, to jest takie jakby troszeczkę pay forward, tak? Że ja coś daję, bo mogę i jakby, no i ta osoba gdzieś tam też coś gdzieś da później, nie? I jakby to jest bardzo fajny taki mechanizm społeczny. Nie oczekuję niczego w zamian. Nawet nie oczekuję, że to jakby widzę, że to fajnie funkcjonuje wśród ludzi, ale w momencie, kiedy ten mechanizm odpalaliśmy kilka lat temu, to ja nawet nie oczekiwałem, że to będzie docenione, nie? Bo stwierdziłem, kurczę, no chcę coś robić dla ludzi, nie chcę pracować tylko dla siebie, bo wtedy to jest ta pustka, nie? Nic tam nie ma, nie? Chcę pracować dla ludzi, więc jakby nie mogę oczekiwać, że oni zawsze to docenią. Czy nauczyciel oczekuje, że uczniowie docenią, nie? No, czasem docenią, czasem nie. I doceniają i się bardzo z tego cieszę, że doceniają, nie? Ale chodzi o ten sam mindset, że to nie o to chodzi, to nie jest system motywacyjny. To jest, jakby patrzę na to też troszkę inaczej jeszcze, że to jest oddanie ludziom tego, co im się należy tak naprawdę, nie? Szczególnie, że tak jak mówiłem, oni są niejednokrotnie mądrzejsi ode mnie, więc należą im się adekwatne warunki po to, abyśmy mogli też długotrwale współpracować. Należy im się ta szansa. Jakby troszeczkę, kiedyś takiej metafory użyłem, ucieczka z kurnika, potem się to w OKR-ach pojawiało, że chcą uciekać z kurnika. W każdym razie chodzi o to, że chcę dać szansę ludziom na to, żeby zaszli jak najdalej dzięki własnej pracy i dzięki własnemu talentowi. I ten system sprawia, że ja im nie blokuję drogi dalszej. Nie? Ja sobie jestem, robię to, co kocham, a jednocześnie oni mogą robić to, co kochają i wyciągać z tego maks. Nie? Nie muszę się obawiać, że gdzieś jest jakaś bariera, że firma ich ograniczy. Okej. Zerkam sobie w notatki. Już chyba większość rzeczy powiedziałem na temat tego. Jeszcze mam taką notatkę, że generalnie łatwo pójść w coś takiego, prowadząc firmę. Jest taka mocna myśl, stwórz scenę, stwórz warunki, a ludzie będą odgrywać swoje role, nie? I to jest bardzo silne, że ludzie po prostu bardzo mocno się utożsamiają ze swoimi rolami i jak się stworzy odpowiednie warunki, to oni po prostu zrobią wszystko, żeby jak najlepiej te role wykonywać.
No i teraz jakby to, o co mi chodzi, to żeby jakby nie użyć tego przeciwko ludziom, nie? Tego jakby nie stworzyć systemu, który tylko i wyłącznie wtłacza ich w jakieś role, bo oni oddadzą całe serce, żeby te role dobrze wykonywać, ale jakby moja intencja jest taka, żeby nie wykorzystać tego, tylko żeby oni faktycznie mieli realną, też materialną korzyść z tego, że dadzą całe serce jakby w odgrywaniu tej roli. I także ludzie na tą moją scenę mogą przyjść i grać, i to mogą się czuć, że to jest ich scena, nie? Dopóki będą grali, to jest też ich scena i pełną korzyść z tej nadwyżki będą mieli, nie? Idziemy, tak jakby można trochę powiedzieć, że idziemy w dzień pracy, czyli idziemy wszyscy do lasu na łowy, przynosimy łupy, potem rozpalamy ognisko, najadamy się, każdy się najada tyle, ile potrzebuje, a potem to, co zostaje, dzielimy porówno, nie? I jak ktoś przestanie grać na tej scenie, czy przestanie z nami chodzić na łowy, to nie będzie też już obciążeniem dla tych, którzy jeszcze grają, to też jest ważne, nie? Że to jest jakby zasada jest taka, że grasz, to uczestniczysz, nie? To jest jakby troszkę niezgodne z taką standardową polityką inwestycyjną, bo przyjmuje się inwestorów po to, żeby oni powiększyli tort, po to, żeby imperium stało się większe, no i tak jakby oni już w jakimś sensie pozostają tymi inwestorami, potem przyjmuje się kolejnych. A tutaj jest tak, że jakby nie budujemy, nie mamy tego modelu wzrostu. Nie mamy modelu wzrostu, więc jakby dopóki grasz, dopóty no, korzystasz, dopóki grasz. Magda chyba zadała pytanie do tego, co mówisz, w sensie, że mogą zmienić rolę, tak? Tak. Tak, ludzie też mogą oczywiście zmieniać rolę. To jest u nas jakby no, takie nietypowe dosyć przejścia, na przykład z HR-u do sprzedaży, albo z QA do sprzedaży, albo z powrotem. Miały miejsce, nie? Czyli jakby jesteśmy otwarci na takie dosyć nietypowe zmiany ról. Wydarzało się takie rzeczy. No dobra. 10 minut. Myślę, że spokojnie zdążę. Tyle na temat komunizmu. Mamy więcej jak 10 minut, do 10:30. Spoko. Pytania, nie? Jak u nas wyglądała struktura? Ja na początku samym Nomteku doszedłem, na samym początku, co potem, tylko potem zmieniłem zdanie, więc nie chciałbym nikogo urazić, ale na początku doszedłem do wniosku, że menadżer, pewnie osoba, to jest osoba, która jakby no, nie miała kwalifikacji, żeby być programistą, została menadżerem, jakby nie dość, że nie wnosi wartości, to jeszcze więcej zarabia od tego programisty. więc przez pewien czas pracowaliśmy bez menadżerów, struktura była bardzo... zamiast tego napisaliśmy sobie software, Nomtek Logic, który miał podstawowe zadania wykonywać. W momencie, kiedy menadżerowie zaczęli się pojawiać, to było bardzo jasne, że ich rola ma polegać na tym, żeby samemu się unicestwiać, czyli tą swoją rolę unicestwiać, czyli sprawiać, żeby zespół był samodzielny na tyle, żeby menadżer nie był potrzebny. To oczywiście z jakimś tam ideałem, który nigdy nie nastąpił, więc wiadomo było, że ta praca zawsze będzie. Natomiast taki był cel, nie? Że zespół sam ma sobą zarządzać, a menadżer ma robić tak, żeby był niepotrzebny. I trochę jak słyszałem, że w Google przeszedł podobną historię, że jakby oni to w ogóle zwolnili jakąś przy dużo większej liczebności, 100 kilkadziesiąt osób zwolnili wszystkich menadżerów, po czym po jakimś czasie z powrotem ich zatrudnili. Ja myślę, że też się nauczyłem, że to jakby to nie chodzi, słowo menadżer, to ja nie, nienawidzę tego słowa menadżer, ale są kompetencje, tak? Jest product manager, czyli jest produktowiec, który po prostu robi mięsną robotę polegającą na tym, żeby definiować ten produkt. Jest i zaraz pokażę wam więcej ról, te wszystkie role, jakby ta część menadżer jest paskudna, ale to są mięsne role, tak? Które wymagają konkretnych kompetencji i do tego wróciliśmy. Przy okazji okazało się, że to była błędna koncepcja, żeby zespół tak się super samoorganizował, bo programowanie i zarządzanie nie idzie w parze. Okazało się, że programowanie to jest coś takiego, co wymaga głębokiego wglądu i dużej koncentracji, a zarządzanie często polega na tym, żeby często zmieniać kontekst i po prostu nie da się tego pogodzić. Bo nie będzie czasu na koncentrację, jeżeli następują ciągłe zmiany kontekstu. Nie? Więc jakby wydzieliliśmy rolę delivery lidera, tak to sobie nazwaliśmy, accounta i zespołu. I dalej ta struktura była dosyć prosta, ale w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że ci nasi delivery liderzy, że oni mają bardzo dużo obowiązków, i że fajnie by było w ogóle zobaczyć, co to są za obowiązki. I wtedy wypisaliśmy wszystkie odpowiedzialności PM-a w projekcie. I tutaj oczywiście ich nie widać, ale okazało się, że ich jest strasznie, strasznie dużo.
bo każdy taki ciemnozielony kwadracik to jest jakaś odpowiedzialność. To nie są zadania, to nie są taski, to są odpowiedzialności, rzeczy, które to są rzeczy, które trzeba po prostu zapewnić. No i słuchajcie, i pogrupowaliśmy te rzeczy i potworzyliśmy role adekwatnie do grup tych odpowiedzialności, które miał ten delivery leader. I może przeczytam, jakie tam nam wyszły: account, zookeeper, czyli osoba odpowiedzialna za zespół, za skład zespołu, narzędziowiec, showman, czyli że z marketingiem się komunikuje, expander, rozwija biznes wewnątrz klienta, product strategist, profesor, dokumentalista, researcher, trener, czyli tak jak w Scrumie, agile coach czy scrum master, businessman, czyli dba o biznes, żeby się faktury zgadzały na koniec, nie? Spokesman, czyli osoba, która rozmawia z klientem, ale najlepiej, żeby go nie było. Dlaczego? Dlatego, że klient powinien rozmawiać z całym zespołem, ale niektórzy klienci jakby mają takie oczekiwanie, że będą rozmawiali z jedną osobą i wtedy powinien być spokesman, nie? Natomiast docelowo powinniśmy pracować zespołowo z klientem, klient rozmawia ze wszystkimi. No i co? I wiecie co? No i to był fail. To, co tutaj widzicie, to był fail. Mimo że fajnie może to brzmi, my te role bardzo dokładnie zdefiniowaliśmy, co one oznaczają i na checkliście kick-offowej do projektu mieliśmy punkt pod tytułem podział ról. No i faktycznie dzieliliśmy się tymi rolami, ale okazało się, że to jest tak skomplikowany system, że to jest po prostu niewykonalne. I musieliśmy z tego zrezygnować. I powiedzieliśmy z powrotem: hej, ty project managerze, delivery liderze, robisz to wszystko, nie? Tylko że oczywiście tego się nie da robić wszystkiego. Tego jest absolutnie za dużo, więc osoba, która odpowiada za projekt, musi sobie samemu ustalać odpowiednio priorytety. Dobra. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Tutaj się troszeczkę wrzucę. Chciałem wrócić troszeczkę do kwestii transparencji. Dlatego, że przy okazji ról, dlatego, że wydaje mi się, że to, co jednym z czynników, który tworzy strukturę, a my zawsze chcieliśmy mieć płaską strukturę, jest dostęp do informacji. Czyli na przykład, tak, jeżeli jest struktura hierarchiczna, to w firmie to zwykle jest tak, że osoby, które są wyżej, nie przekazują wszystkich informacji, filtrują te informacje, nie przekazują niżej. Jakby to oczywiście też ma swój duży sens, bo nie da się przekazywać wszystkiego. Ale co do zasady, jakby taka możliwość blokowania, czy po prostu blokowanie dostępu do informacji, czy to od zespołu do gdzieś tam do góry, czy z góry na dół, powoduje, że tworzy się taka niefajna struktura i z tym staramy się walczyć, nie? Właśnie robiąc strukturę jak najbardziej płaską. Chyba nawet ostatnio robiłem takie badanie, gdzie wyszło, że jeżeli chodzi o poziom raportowania, to wszyscy są co najwyżej w odległości 2 ode mnie, więc faktycznie ta struktura jest dosyć płaska. No i z uwagą na to, żeby nie było blokowania dostępu do informacji, co sprawiło w praktyce, że niektórzy product ownerzy czy scrum masterzy, których zrekrutowaliśmy, nie odnaleźli się w tym środowisku i po prostu zmienili pracę po jakimś czasie, bo nie byli w stanie jakby pracować w takim modelu, że zespół jednak musi mocno uczestniczyć w kontakcie z klientem. Okej, to mamy to. I jeszcze właściwie mam parę słów o zaufaniu i odpowiedzialności. Zaufanie jest fundamentalne. Kwestia zaufania zarządu do zespołu jest fundamentalna od samego początku i to jest jakby rzecz taka, która działa z dwie strony. Jak się daje zaufanie w jedną stronę, to ono przychodzi też w drugą, prawda? Także to jest bardzo fajna rzecz i tego, wydaje mi się, przynajmniej ja starałem się tego zaufania dawać zawsze bardzo dużo, nie? Natomiast oczywiście zdarzy się, że ktoś oszuka, nie? Od czasu do czasu zdarzało się to. My teraz już tak jakby w miarę w tym samym składzie jesteśmy od dawna, więc nie mieliśmy takich przygód od kilku lat nawet, no od pewnego czasu. Natomiast zdarza się tak, że przyjdzie ktoś nieodpowiedni i oszuka. I wtedy jedna fajna rzecz, która się dzieje, to jest taka, że zespół do mnie przychodzi i mówi, identyfikuje ten problem i mówi, co się dzieje. Ja naturalnie, to po prostu przychodzi naturalnie. I wtedy rozwiązujemy problem.
Natomiast wiem, no pracowałem na przykład nie wiem, w Nokii, w dużej korporacji w Londynie i widziałem, że tam tak nie jest, nie? Że to jest normalne, że część osób się obija przez cały dzień i po prostu tak jest, że się obijają. To myślę, że mam nadzieję, że w Nomteku czegoś takiego nie ma. I druga rzecz jest taka, że kiedyś po takim fuck-upie przyszedł do mnie zespół i powiedział, że kurczę, tak nie może być. No, przychodzą tu ludzie, oszukują nas, my musimy wprowadzić jakieś mechanizmy kontroli, nie? Bo no i jakby to był taki ważny moment też dla mnie, bo ja wtedy sobie zdałem sprawę, że absolutnie nie, nie? Że absolutnie stoimy za tym, że musi być zaufanie, musi być duży kapitał społeczny, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie pracować sprawnie. I jeżeli coś się przydarzy przykrego, no to w jakimś sensie to jest wpisane, ale to i tak jest mniej kosztowne niż koszt kontroli, koszt niskiego kapitału społecznego, nie? I koszt braku zaufania. I postanowiliśmy, że po prostu absolutnie takiej jakiejś hierarchicznej kontroli nie będzie. I wydaje mi się, że to wręcz powoduje to i zaufanie, i autonomię, i te wszystkie rzeczy, o których wam mówiłem, że nam tak jest wręcz niebezpieczny, jeżeli ktoś na przykład jest pracocholikiem lekko. Bo to po prostu wszystko wciąga, nie? Wciąga i nawet, nie wiem, mi się zdarza odbywać coaching z ludźmi z Nomteku, żeby się tak nie zajeżdżali, żeby po prostu troszeczkę sobie bardziej nauczyli się odpuszczać. Ważną też rzeczą w kontekście zaufania i odpowiedzialności jest taka wartość u nas, którą ja nazywam fail is okay, co oczywiście nie znaczy, że się cieszymy z porażek, absolutnie się nie cieszymy, natomiast pozwalamy sobie na eksperymenty, pozwalamy sobie na ryzyko i skoro wiemy, bo sobie ufamy, wiemy, że intencja była dobra, wiemy, że wysiłek był adekwatny i coś się nie udało, to w jakimś sensie nawet się cieszymy z tego faila. To jest, cieszymy się z tego faila, bo dzięki niemu możemy się nauczyć. I to faktycznie wydaje mi się, że to jakby łatwo to powiedzieć, ale ludzie się jakby przejmują za każdym razem bardzo tymi failami. Ja cały czas staram się jakby wtłaczać ten mindset, że słuchaj, kurczę, super, że się nie udało, bo wiemy, dlaczego się nie udało, wiemy, jak zrobić pivot, zrobimy inaczej następnym razem i naprawdę za każdym razem staram się bardzo pozytywnie do tego podchodzić. Jeszcze jeżeli chodzi o zaufanie, to co zauważyłem i co było strasznie fajne i myślę, że to jakby to nie jest cecha szczególna Nomteku, po prostu wielu firm cechą jest to, że jak przyszedł kryzys, to rozmawianie z ludźmi o kryzysie sprawiło, że wszyscy byli chętni do pomocy. Bardzo duża część ludzi była chętna do pomocy. Mieliśmy taki kryzys kilka lat temu, gdzie po prostu obroty nam mocno spadły i w momencie, kiedy zaczęliśmy wspólnie o tym rozmawiać, to po prostu jedna z osób zaczęła spisywać, co kto zaoferuje, żeby pomóc firmie i tych ofert pomocy pojawiło się bardzo dużo i chodzi mi tutaj w tym o to, że jeżeli tylko jest się otwartym z ludźmi, jeżeli się niczego nie ukrywa, nie ma się ukrytej agendy, jeżeli ludzie czują, że jest okej, to bardzo chętnie pomogą, nie? I nie jest tak, że od razu gdzieś tam zawiną się, tylko bardzo chętnie pomogą firmie. Natomiast niestety innym razem przy okazji innego kryzysu trochę nerwy mi pękły i zwolniłem kilka osób i teraz jakby no głęboko to przeszedło i dużo też mnie to nauczyło i wydaje mi się, że pokutuję. Do tej pory mam to gdzieś z tyłu głowy, że kurczę, można było inaczej rozwiązać sprawę. Że jakby ten właściwy sposób działania to jest otwarta rozmowa i wspólne rozwiązywanie problemu, bo ludzie są bardzo chętni do tego, żeby wspólnie rozwiązywać problem. No. No i tak jakby, o, zobacz, jak z czasem idealnie zdążyłem. Jeszcze parę słów. Ja tak naprawdę ciągle mam poczucie, że my dopiero zaczynamy. Sporo nowych praktyk dopiero weszło w tym roku, na przykład OKR-y. W kontekście Turkusu też mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo dzięki wam, w sensie, że dzięki zaproszeniu Łukasza, ja przeczytałem tą książkę Lalu i wiem, że o co chodzi. Super. Wiem, że o co chodzi i mam po prostu listę punktów, nie? Które trzeba zrobić. No i tak naprawdę dopiero odkrywam, co to znaczy być liderem. Nasza przygoda w jakimś sensie dopiero się zaczyna i jakby nie, też jakby to, że widzicie, że nie mamy tego planu na 5 lat, dopiero wypłynęliśmy na morze, spróbowaliśmy mieć plan na rok, nie? Zaczynamy odkrywać mapę, nasze cele na 5 lat dopiero się budują. A ile jesteście na rynku już? 11 lat.
No właśnie, to wiesz, właściwie, że czas. Czas jeszcze. No, ale czuję, że to jest początek, nie? Że tak jakby dopiero mi się ta mapa odkrywa, że widzę coraz więcej, że gdzieś tam tego zarządzania tak naprawdę się ciągle uczę. No, i takie mam do tego podejście. I no. Także no, jeszcze tak mniej więcej. Czas na pytanie. Tak, opisałem te praktyki. Jak ktoś chce pogadać w szczegółach, to zapraszam. Do współpracy też oczywiście zapraszam. Osoby, którym podoba się ten mindset, który opisałem, to bardzo zapraszam do współpracy. A teraz możemy faktycznie zrobić czas na pytania. Pytania, jak się przyłączysz na webinar, to będziesz widział pytanie. Dobra, to wyłączam. No, Paulina z Warszawy pisze, wow, turkusowa dusza. Także śmiało, ja spisałem wszystkie wasze pytania. Tu jestem, tak? Tak, i też, które teraz dajecie na czacie. Dobra, Adrian. W jaki sposób powstał ewolucyjny cel waszej organizacji? Jeśli się zmienia w czasie, to w jakim procesie i kto o tym decyduje? Więc tak jak powiedziałem już tak naprawdę, bo to był tam jeden z punktów na agendzie. Ja do końca nie wiem, co to jest ewolucyjny cel, co to znaczy, nie? Ale jeżeli chodzi o nasz... Sens, dlaczego robicie sens. To, co robicie? Nie tak jak z tym tankowaniem. Nie jedziesz na stację benzynową ciągle i ciągle, tylko tankujesz, kiedy potrzebujesz i zarabiasz pieniądze, kiedy potrzebujesz. To, co pokazałeś na początku prezentacji, gdy robicie fajne rzeczy, tworzycie nowe rzeczy, nie? To jest między innymi wasz sens zapewne. Więc generalnie tak, to jest oczywiście nasz sens, ale wiecie co, bo tak naprawdę to zespół mnie w dużej mierze tego nauczył, że ten sens jest strasznie ważny. To ja się tego nauczyłem od Dantykowców. Jest coś takiego jak piramida Masłowa, nie? I jakby można powiedzieć, że jakby to jest tam zbiór potrzeb człowieka i oni w jakimś sensie byli bardziej świadomi tego niż ja i jakby troszkę mnie ustrzeli z tej piramidy i ja zrozumiałem, że ja też potrzebuję czegoś więcej, nie? Także to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o takie cele bardziej konkretne, no to tak jak mówię, tak jak mówiłem, że jakby w tej chwili na podstawie retra zarządu Starium na ten rok, kolejne plany są jakby takie, żeby zaangażować więcej osób. Nie wiem, czy to jest odpowiedź dobra. Jeżeli jest autentyczna, to jest dobra. Dzielicie się efektami swojej pracy z pracownikami? Jeżeli tak, to w jaki sposób to uczciwie zrobić, żeby każdy był zadowolony? No to u nas zasada jest taka, że każdy dostaje tyle samo. Tylko tak naprawdę każdy, w zależności od liczby przepracowanych godzin. Jeżeli ktoś w danym miesiącu przepracuje pół etatu, to jakby proporcjonalnie mniej dostanie, nie? Tej nadwyżki. I mi się to bardzo podoba, bo to jakby... nawet podoba mi się to, że to nie jest zgodne z książkami. Trochę mi się to podoba, co ja byłem tak uczą, żeby tak nie robić. Ale bo jakby w jakimś sensie jako ludzie jesteśmy równi. Nie? Ktoś się urodził z lepszą szansą, ktoś się urodził bardziej utalentowany i my mamy tak jakby oba aspekty w firmie, nie? Że jakby mamy ten aspekt kapitalistyczny, że płacimy wedle skilla wartości rynkowej, wnoszonej wartości do firmy i mamy też ten aspekt, że po prostu wszyscy jesteśmy równi jako ludzie i równo wyciągamy. I to też fajnie działa, bo prawda jest taka, że, no, że są jednak troszeczkę takie nierówności na rynku pracy, wynikające z tego, że pewnie na przykład programiści bardzo dużo zarabiają, a już ktoś, kto jest humanistą, no to jakoś tak może mniej jest tego outsourcingu i te płace nie idą tak do góry, nie? A tutaj wydaje mi się, że jest taki element sprawiedliwości większej społecznej. Okej. Okay. Co zasugerowałbyś, aby firma zachowała turkusowe wartości i praktyki, ale jednocześnie nie wchodziła w fanatyzm oraz nie narzucała ich niejako na siłę? Kurczę, nie wiem, co powiedzieć. Przede wszystkim, tak jak my to zrobiliśmy, no to my nigdy nie chcieliśmy być turkusowi. Po prostu tak wyszło, że z turkusem jest zgodne to, co robimy. Więc wydaje mi się, że jest kwestia tego, że to jednak troszeczkę musi być od góry, tak też w tej książce jest napisane. Tak, to możesz zamienić turkusowe na wasze, nie? Czyli wasze wartości i praktyki. No to okej. Okay. Co zrobić, żeby nie było fanatyzmu i żeby nie narzucać? No rozmawiać, tak? Przykładowo, jeżeli tworzymy nowy jakiś proces, nową metodę czy nową praktykę, to działa to u nas na zasadzie konsultowania się najpierw w wąskim gronie, potem w szerszym. Mamy taką metodę, która się od lat sprawdza, którą ja stosuję często, że jak coś nowego wprowadzam, to piszę, opisuję, co to będzie, piszę, dlaczego to będzie, czemu to ma służyć, jak to będzie działało i następnie najpierw w węższym gronie proszę o feedback asynchroniczny, czyli że mówię, macie tu dokument, przejrzyjcie, pogadamy, dajcie komentarze
jak już widzę, że jest fajnie i że jest to dobrze odbierane, a przy okazji przychodzą komentarze, więc od razu fiksujemy problemy, nie? Zmieniamy ten system. Potem jest to w szerszym gronie omawiane i potem jest to wdrożone, nie? I dzięki temu, że to jest tego typu wspólna praca, no to myślę, że ludzie nie czują, że coś wdrażamy na siłę, aczkolwiek zdarza się. Na przykład w kontekście OKR-ów tak było, że po pierwszym kwartale ludzie byli bardzo zdemotywowani tymi OKR-ami, no ale to, no to wtedy, i czuli, że może to jest trochę na siłę, więc wtedy modyfikowaliśmy system, tak, że w przypadku OKR-ów bardzo dużo retrospekcji się odbyło na różnych poziomach, bo i retrospekcję NAMTEK-u całego, które mówiło o problemach z OKR-ami, i retrospekcję na poziomie zespołu, i specjalne pytania dotyczące ściśle systemu OKR-owego. Więc chodzi o to, żeby rozmawiać, tak, żeby mieć jakieś techniki na to, żeby zbierać feedback i naprawiać problemy i modyfikować praktyki tak, żeby wszyscy czuli, że to naprawdę nie jest na siłę. Jak robimy retrospekcję całego NAMTEK-a, słuchajcie, no używamy Retrium, jeżeli chodzi o narzędzie, i to narzędzie świetnie sobie radzi. Czyli jeszcze raz, Retrium, narzędzie online'owe, odpalamy retrospekcję, załóżmy we wtorek, ludzie mają kilka dni, na przykład 2 dni, bo zwykle narzucam trochę tempo, się na mnie trochę denerwują czasami, 2 dni na to, żeby pozgłaszać problemy, następnie jest 1 dzień na to, żeby ktoś z firmy pogrupował te problemy, i następnie jest, załóżmy, 2 dni robocze na to, żeby wszyscy zagłosowali, i potem na wspólnym spotkaniu odsłaniamy wyniki i omawiamy. Tak, dobre pytanie, więc przepraszam, o to, jak radzimy sobie z taką ilością spotkań, więc zespół, słuchajcie, to jest strasznie fajne, bo zespół sam... Jeszcze tak, proponuję, żebyś odpowiedział na to pytanie i później przyszedł z powrotem do slajdu, bo ludzie będą zadawać pytania i nie dojdziemy do końca tego, co jest na slajdzie. Dobra, spoko. A ja to notuję, więc to będzie na końcu. Dobra, więc strasznie fajne w NAMTEK-u jest to, że jeżeli tych spotkań jest za dużo, to ludzie to widzą, bo na przykład podajemy, ile zajęły nam spotkania OKR-owe, i analizują, i sami narzekają, i sami na przykład, nie wiem, jeżeli czują, że jakaś równowaga jest zachwiana, to przestają przychodzić. I to jest strasznie fajne. I po prostu absolutnie jest balans tych spotkań. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest 10, ponad około 10 różnych weekly w różnych tematach, w których można uczestniczyć, ale jednocześnie to wszystko się absolutnie spina. Tych spotkań nie jest za dużo. Jest ich właściwa ilość. Ja mam przynajmniej absolutnie takie poczucie. I jakby to się samo reguluje, nie? Czyli jak to regulujemy, to się samo reguluje. My to mierzymy, ile tych spotkań jest, bo logujemy godziny pracy na projekty, na spotkania, więc wiemy, ile ich jest, i one się regulują. Dobra, co tam mamy dalej? Czy organizacje turkusowe powinny stosować jakieś specjalne strategie dbania o zdrowie mentalne pracowników? Przykłady wdrożeń. Wiecie co? My generalnie trochę jak rodzina dbamy o siebie po prostu, nie? Jeżeli widzimy, że gdzieś jest problem, może na przykład ktoś się przepracowuje, to dbamy o siebie. W tej chwili jesteśmy w trakcie szkolenia z komunikacji bez przemocy, czyli na przykład takie rzeczy robimy, nie? No i tyle. No nie wiem, czy tu coś więcej powiedzieć. Obserwujemy się nawzajem i naprawdę staramy się nawzajem wspierać i nie dopuszczać do tego, żeby komuś się krzywda działa. Natomiast jakiegoś takiego, jakiejś strategii albo specjalnego systemu to nie ma. Ale ja często dostaję sygnały, że na przykład ktoś się o kogoś martwi. Jak motywujemy zespół? Są plany, prowizje, bonusy, finansowe podwyżki, czy tylko motywatory pozafinansowe? Więc wydaje mi się, że z tej mojej prezentacji trochę to wynika. Więc tak jakby samo słowo motywować, to jakby tak może się troszkę kojarzyć z tym, żeby zrobić coś, żeby ten ktoś, nie wiem, marchewkę albo kijek, tak? To jakby to tego nie robimy, bo chodzi o to, żeby ta osoba autentycznie wiedziała, że to, co robi, ma sens, i wtedy jest zmotywowana, no tak w skrócie mówiąc. To jest najważniejsze, i to oczywiście wiąże się z tym, że ta osoba dostanie więcej pieniędzy, jeżeli będziemy wspólnie sprawniejsi. Tak po prostu jest, więc to nie jest żadna ściema, tak? Wydaje mi się, że dzięki temu ta motywacja jest po prostu autentyczna i nie trzeba dodatkowo niczego wprowadzać. Jak zacząć? No to pewnie zależy od tego,
pewnie zależy od tego, co tak naprawdę robimy, nie? Jakiego typu to jest organizacja i jaką rolę w niej pełnimy. Nie? Nie, to jest bardzo ogólne pytanie, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli zakładamy firmę, no to pewnie po prostu nie robiłbym w ogóle nic na siłę, tak? Jak zacząć, jeżeli jakby to nie jest tak w ogóle, że trzeba robić turkusy, tak? Po prostu róbcie to, co czujecie, kierujcie się głosem serca i róbcie to, co czujecie, że jest w porządku. Kierujcie się swoimi wartościami i to tyle, tak zacząć, jeżeli otwieracie nową firmę. Jeżeli to jest organizacja już większa, no to pewnie warto o tym mówić i pewnie warto uświadamiać osoby wokół siebie, że są też jakieś dalsze wartości, że tak jak mówi Łukasz, że to nie jest 8 godzin w pracy i do widzenia, bo to jest bez sensu, bo większość naszego życia spędzamy w pracy i to nie ma sensu po prostu odklepać tych 8 godzin i warto to uświadamiać ludziom dookoła siebie i z czasem być może ta transformacja nastąpi, tak to przynajmniej widzę. Pani Małgorzata z Częstochowy się pyta, czy turkus może sprawdzić się w szkole. Więc z tego, co przeczytałem, absolutnie jest to książkowy przykład, że turkus może się sprawdzić w szkole. Natomiast nie znam się. No jakby Nomtek miał swój oddział w szkole, taki mały dla dzieci, to czy by się sprawdziło, to co robicie? Nie może w ten sposób. Moja córka chodzi do szkoły Montessori. Wydaje mi się, że to jest takie podejście dosyć mocno turkusowe, gdzie dzieci same decydują, mają bardzo dużo autonomii. Same decydują o tym, czego się będą uczyć, kiedy się będą uczyć. I to oczywiście wiele niebezpieczeństw wprowadza. Ale sprawdza się, co do zasady. Bo buduje poczucie własnej wartości, buduje poczucie sprawczości i to jest świetny pomysł na szkołę, ale nie tylko dla dzieci, też dla nauczycieli, żeby nie byli zagrzebani w biurokracji, tylko mogli się skupić na uczniach. Stasiu, no to chyba Stasiu to nasz kolega były, poznaję, to jest w Londynie. Tak, jeżeli chodzi o plany rozwoju, no tak w skrócie, w tym roku weszliśmy w AI-a i faktycznie zrealizowaliśmy plany, w XR-a zrealizowaliśmy. W każdym razie wydaje się, jeszcze rok się nie skończył, nie? Ale w przyszłym roku będziemy próbowali nowych modeli biznesowych. Ja na razie nie chcę za dużo mówić, bo żeby nie siać jakby zamieszania, bo wydaje mi się, że dopóki pewne idee nie są czyste i klarowne w głowie, to też nie warto mącić w jakimś sensie. Natomiast Stasiu, jakbyś chciał pogadać też bezpośrednio, to mogę z tobą porozmawiać, bo mamy pomysły. Nie mamy jeszcze tego planu takiego super konkretnego. Wiemy oczywiście mniej więcej, czego chcemy, ale tak super konkretnie mamy już pomysły, ale jeszcze tego dokładnie nie opisaliśmy. Na czym polega rekrutacja do firm turkusowych? To oprócz tego, że to jest w jakimś sensie zwykła rekrutacja, czyli sprawdzamy kompetencje, no sprawdzamy, czy wartości danej osoby przystają do naszej firmy. Nie? Czyli pytamy o to, na przykład, pytamy o przeszłość, pytamy o to, jak dana osoba wcześniej współpracowała tam, gdzie była, w jaki sposób na przykład delegowała zadania, w jaki sposób rozwiązywała konflikty. Pytamy o to, czego ta osoba szuka w życiu, nie? I patrzymy, czy to się zgadza z tym, czego my szukamy i z tym, jak my pracujemy. Tutaj jeszcze bym poszerzył to pytanie. Powiedziałeś, że kilka osób z Scrum Masterów troszkę się nie odnalazło. Mhm. To nauczeni tą lekcją, to co się zmieniło w waszej rekrutacji Scrum Masterów? Zresztą, tak prawdę mówiąc, to my tak często nie rekrutujemy, nie? Ale jest, gdybyście teraz rekrutowali, nie? Wiesz, Scrum Mastera, to co jest innego? To tak naprawdę wydaje mi się, że to jest to, co powiedziałem, nie? Że to jest jakby takie głębsze, ponieważ to było też już kilka lat temu, głębiej rozumiemy siebie, więc głębiej potrafimy, lepiej potrafimy zrozumieć, jak ważne są te wartości, czy ta zgodność wartości i potrafimy wypytać o to kandydata, tak żeby realnie porozmawiać, żeby realnie się dowiedzieć i potem też otwarcie możemy pogadać, czego się może u nas spodziewać i czy to na pewno jest to. Jak turkus radzi sobie z koncepcją człowieka leniwego, zachłannego, unikającego odpowiedzialności? W naszym przypadku to jest tak, że jest jednak ta ewaluacja i mamy wspólne cele. Mam nadzieję, że wspólnie chcemy tego samego i jeżeli pojawiają się takie rzeczy, to po prostu zespół to widzi. Po prostu, nie? Taka osoba będzie odrzucona. I to jest dosyć ciekawe, bo u nas takie rzeczy następują, dzieją się, że w jakimś sensie zespół nie potrafi z kimś współpracować i wtedy się żegnamy. I jakby ludzie, no to są rzeczy, które po prostu się widzi, jak się z kimś pracuje i to wychodzi i myślę, że to bardzo fajnie funkcjonuje. To jest jakby
Nie wiem, czy taka krótka odpowiedź satysfakcjonuje Rafała, natomiast faktycznie nie ma po prostu z tym problemu. Dlatego, że zespół z taką osobą nie chce pracować. Kiedy nadwyżka z poziomu podstawowego jest dystrybuowana? Jest dystrybuowana, jakby obliczenia są robione co miesiąc i jest dystrybuowana co miesiąc, ale z opóźnieniem, dlatego że żeby faktycznie mieć pewność, że żeśmy zarobili pieniądze, czekamy aż pospływają od klientów i to zwykle chwilę trwa, więc... No i obliczenie kosztów jeszcze wcześniej. Tak, tak, oczywiście. Więc jakby mamy na to własne jakieś tam spreadsheety, liczymy to wszystko i co miesiąc wypłacamy, jeżeli tylko jest taka możliwość. Okej. Okay. To na pytania poodpowiadałem. To jest nowa lista. jeszcze ten slajd, jeszcze kilka pytań. Także śmiało zostało nam 14 pytań w tej sesji, więc proponuję, żebyś po prostu przyspieszył. Jak wygląda system wynagradzania? Okej. Okay. Więc tak w skrócie, to wygląda to tak, że ustalamy stawkę godzinową i potem jakby jest wybór, czy jest kontrakt na godziny, czy po prostu jest płatność miesięczna, ale co do zasady porównujemy stawki godzinowe, liczymy to tak, że żeby się zgadzało, że urlopy są płatne, w sensie stawkę godzinową w celu porównania do miesięcznego wynagrodzenia mierzymy, jakby mnożymy przez 152, bo tyle jest średnio godzin pracujących w miesiącu, jeżeli wziąć pod uwagę święta i 26 dni urlopu, nie? I jakby, nie wiem, co tu jeszcze dopowiedzieć, wynagrodzenia są wypłacane co miesiąc na podstawie albo zaraportowanych godzin, albo stała kwota. Zależy jak jest ustalone z daną osobą. Formy są różne, umowa o pracę, B2B, zdarza się może jeszcze czasem umowa o dzieło, ale to rzadkość. Właściwy wybór podejmuje dana osoba, chyba że są jakieś prawne ograniczenia, że w danej roli nie może być inaczej. Czy opłaca się inwestować w juniorów? My od lat tak naprawdę nie inwestujemy w juniorów poza bardzo wyjątkowymi przypadkami. Przynajmniej wydaje mi się od 2014, tak jak tą historię znam, bo mam ją zapisaną, nie rekrutujemy juniorów, rekrutujemy ludzi, którzy mają co najmniej kilka lat doświadczenia. Czy opłaca się z nich inwestować? Wydaje mi się, że jeżeli chce się iść w szersz, czyli budować duży zespół, no to tak, to trzeba jakoś skądś tych ludzi pozyskać, więc pewnie to jest dobry sposób, żeby ich pozyskać, wykształcić, ale to jest też bardzo duża inwestycja, bo juniorzy, jakby, jak mówi definicja, no nie wnoszą wartości. Znaczy trzeba więcej wkładać w nich, niż oni oddają firmie. Nie? Dopiero za jakiś czas będą wnosili wartość dodatnią do firmy. Jeśli zostaną. Jeśli zostaną. Okej. Okay. Jak wspierać samą organizację? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Nie wiem, na ile w pełni... W ogóle to jest tak, że my to robimy na przykład za pomocą OKR-ów. Pozwalamy ludziom na to, żeby sami decydowali o tym, co będą robić. I jakby od początku istnienia NomTech-u koncepcja jest taka, że w jakimś sensie NomTech-owiec to ma być człowiek renesansu, czyli ma się znać na programowaniu, na produkcie, na biznesie, nie? Na wszystkim ma się znać, oczywiście potem troszkę z tego wyszliśmy, tak jak opowiadałem, ale to też oznaczało, że od początku nasze zespoły miały być samoorganizujące, po prostu dostawały taki challenge, nie? Macie się sami organizować i w przypadku, gdy byli to sami seniorzy, to nie było z tym w ogóle żadnego problemu, bo świetnie potrafili się dogadać i zorganizować. W przypadku, gdy mieliśmy jakieś młodsze osoby, to nie zawsze to dobrze wychodziło. Natomiast wydaje mi się, że trzeba po prostu pozwalać ludziom na to, żeby się uczyli tej samoorganizacji. Nie? I też nie zawsze ona jest super dobra. Jakby jakiś model podejmowania decyzji jakiś może być, tak samo jak w holakracji, nie? Że po prostu jest ktoś, kto w jakimś... to jest osoba, która w danym obszarze podejmuje decyzję. Tak? Najlepiej, żeby decyzję produktową podjęła osoba, która się na tym naprawdę zna. Nie? Przy czym oczywiście powinna się skonsultować z innymi, więc tego wszystkiego się gdzieś tam uczymy, ewoluujemy. To nie jest tak, że wszystko już umiemy i nie wiem, czy mamy na to gotową receptę. Wydaje mi się, że ta recepta cały czas się rozwija. 10 minut, więc proponuję tak kilka zdań na pytanie, bo jeszcze jest jeden slajd. Dobra. Jak wyglądają warsztaty wewnętrzne w NomTech-u? Forma, wyznaczanie celów, jaki jest realny efekt po warsztacie.
no to te warsztaty są bardzo różne. Mogą być warsztaty z klientem, które mogą dotyczyć różnych rzeczy. Może być design sprint. Jeżeli chodzi o takie wewnętrzne, okej. To jest też tak, że ta grupa, która uczestniczy w warsztacie, sama sobie dobiera formę. Taką moją ulubioną formą jest forma asynchroniczna, czyli forma, gdzie mamy jakieś narzędzie, na przykład Miro. Miro to jest super narzędzie do karteczkowania. I w tym narzędziu tworzymy jakby framework, czyli jakby ten schemat tego warsztatu. Czyli mówimy, że w kroku pierwszym jest na przykład wymyślcie pomysły, w kroku drugim odrzućcie głupie pomysły, w kroku trzecim wymyślcie co dalej z tymi pomysłami, czyli action point, nie? I jakby definiujemy taką formę warsztatu, czyli scenariusz przebiegu tego warsztatu i później asynchronicznie ludzie w tym uczestniczą. I no na przykład tak. Idę dalej. Jak duży jest poziom transparentności finansowej? Kto widzi, co jest zakryte? Więc tak. Wynagrodzenia nie są transparentne, tak jak mówiłem. Natomiast transparentne są stawki dla klientów, transparentne są metryki RPH i wszystko, co jest wokół tego. No i przychód sobie łatwo z tego policzyć, bo wiadomo, ile godzin nam te koszty przepalają, więc też można powiedzieć, tylko że się na nim nie skupiamy. Nie? Cash flow, myślę, jest transparentny w tym sensie, że mamy metrykę, która mówi o cash flow. I jakby no nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do rachunków, tak? Ale natomiast ta metryka, która mówi o tym, jak dobry jest cash flow, jest też dostępna dla wszystkich i jest aktualizowana raz na miesiąc. Jak to się odnosi do Nomteku i Turkusu? To nie wiem dokładnie, co to Michał, ale nie widzę tu drugi raz Michała. Michał, możesz doprecyzować na czacie, a my przechodzimy dalej. Jeśli nigdy nie mieliście stanowiska, działacie już tyle lat, to jak reagowali nowi ludzie w firmie? No, różnie. No czasami to się po prostu nie udawało. Czasami to było tak, że ktoś stwierdził, że jednak musi odejść, bo się nie odnajduje. Natomiast co do zasady, to jest też coś, co jest po prostu fajne, więc wydaje mi się, że ludzie pozytywnie reagują na ten brak stanowisk. Przy czym, no nie wiem, czy to dobrze zaznaczyłem, my żeśmy troszeczkę od tego odeszli, w tym sensie, że zaczęliśmy konkretnie definiować rolę. Ja tutaj nie potrafię tak precyzyjnie powiedzieć, jaka jest różnica między rolą a stanowiskiem, ale faktycznie jest tak, że oczywiście, że zaczęliśmy mocniej wchodzić, jakby odchodzić od tego modelu, że wszyscy odpowiadają za wszystko i podefiniowaliśmy wiele ról w ramach Nomteku, takich ogólnych, które jakby na przykład kto odpowiada za innowacje w jakimś tam zakresie. Nie? I, bo okazało się, że jeżeli oczekujemy od wszystkich wszystkiego, to ludzie się w tym gubią i nie mają czasu, nie są w stanie tego ogarnąć. Więc trzeba robić przestrzeń na to, żeby pewne rzeczy były realizowane. I to może jest aż wstyd, że ja o tym mówię teraz, tak, że się wielce przekonałem, bo to brzmi chyba logicznie, że tak po prostu jest. Natomiast gdzieś tam to było odkrycie, nie? Że w Nomteku, bo my zawsze byliśmy tacy strasznie płascy, czy kurczę, no nie, no musimy zacząć dawać na konkretne rzeczy ludziom przestrzeń, tak, że niech będzie ta rola i niech ta osoba ma cały etap na to, żeby to robić i wtedy wreszcie to będzie zrobione. Nie? A nie tak, że wszyscy odpowiadają za wszystko. Michał tutaj doprecyzował, co sądzisz o human to human, jak to się odnosi do... Nie do końca się znam na tym. Okej, to Michał jeszcze doprecyzuje, a my idziemy dalej. Przepraszam. dobra. Przedostatnie. Czemu zachowujecie anonimowość przy wzajemnym feedbacku, ocenie? Dlaczego macie koncentrację na ocenie ilościowej bez jakościowej? Ocena jakościowa też jest, natomiast ta ocena ilościowa to jest to jakby to trudne, żmudne zadanie, które bardzo pomaga mi w każdym razie do tego, żeby te wynagrodzenia zmierzały ku czemuś jak najbardziej idealnemu, czego nigdy nie osiągniemy, bo nie da się zrobić tak, żeby obiektywnie wszystkie wynagrodzenia były fair, to jest niemożliwe, natomiast ta ocena liczbowa plus, ona też zawiera w sobie ocenę w postaci, powiedzmy, freestylu, tekstu. Jest też taki dodatek. I plus oczywiście mamy różne inne formy feedbacku i przykład. Robimy też takie feedbacki a la 360. Inny przykład. Robimy raz na kwartał w ramach wspólnych spotkań robimy takie szybkie feedbacki, że otwieramy Excela czy tam Google Docsa. Osoby, które chcą uczestniczyć w szybkim feedbacku w ciągu tego naszego spotkania co tygodniowego, wpisują się na listę, tak, chcę dostać szybki feedback
i potem pozostałe osoby wpisują się na listę, kto udzieli szybkiego feedbacku. Tak staramy się robić, żeby każdy dostał, nie? I w ramach tego feedbacku staramy się dowiedzieć, no nie wiem, podziękować za coś, nie? Docenić osobę, powiedzieć, czego chcemy więcej od tej osoby i to jest super, bo to jest jakby szybkie, na temat daje wartość, wszyscy wychodzą z czymś z tego spotkania. Okay. 4 minuty i 5 pytań, więc czemu zachowujecie anonimowość przy wzajemnym feedbacku? Słuchajcie, ja nie jestem przekonany, czy to jest idealny system. Ja nie miałem na tyle odwagi, żeby wprowadzić brak anonimowości od razu. Moja przesłanka była taka, że nie chciałbym, żeby ludzie zaczęli gdzieś tam ze sobą konkurować, bo to by było bardzo destruktywne dla klimatu w firmie. Taka była moja przesłanka i nie zmieniliśmy tego, bo po prostu nie ma żadnego specjalnego powodu, dlaczego nie zmieniliśmy. Pytanko, kiedy nadwyżka jest dystrybuowana, to już było. Co miesiąc. Okej, co miesiąc. Dobra, to ja teraz dodaję ostatnią paczkę pytań. To już najmniejsza paczka. Dosyć homogeniczna. Już nie. Proszę bardzo. W waszych ofertach pracy brak jest widełek. Skąd ta chyba już trochę standardowa decyzja? Oraz czy aktywnie wypłaszczacie różnice między zarobkami programistów i humanistów, czy raczej trzymacie się wynagrodzeń rynkowych? Więc jakby są dwa kryteria. Ja tak w ogóle w tej chwili jestem w trakcie budowania nowego systemu wynagrodzeń i jakby kryteria są takie, że te wynagrodzenia mają być dobre, adekwatne rynkowo i fair w stosunku do innych osób wewnątrz firmy i firma musi też mieć możliwości, żeby te wynagrodzenia takie były. Więc w ofertach pracy ja nie rekrutuję, do końca nie powiem wam, dlaczego tak jest, bo nie zajmuję się bezpośrednio rekrutacją. Kto i jak moderuje, i wydaje mi się, że czasami podajemy też gdzieś te widełki, mogą się podawać, mogą gdzieś tam się pojawiać. Kto i jak moderuje, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do rozmowy i o widełkach mogę pogadać bezpośrednio. Kto i jak moderuje spotkania, czy mieliście problem z przedłużaniem się turkusowej dyskusji? No jakby tak jak już mówiłem wcześniej, super w Nomteku jest to, że ludzie po prostu nie cierpią przedłużających się dyskusji, bo one są kosztowne i wszyscy to wiedzą, odczuwają bezpośrednio, na własnej skórze. Jak moderujemy, ale to nie jest tak, że jest idealnie. Oczywiście, w którejś retrospekcji, nie wiem, czy rok temu, czy półtorej roku temu, pojawił się ticket, u nas spotkania przegadujemy. Trzeba coś z tym zrobić. Czy mieliście w firmie turkusowych troli? Myślę, że tak. I wtedy jakby no nie da się tego ukryć. Nie? Zespół to zauważa i likwidujemy trolla. W skrócie. Proszę o podanie. Proszę o podanie. W ogóle u nas to jest tak, że rozmawiamy, nie? Że jakby taki proces jakby naprawczy zawsze jest wdrażany. I tylko, że no niestety, jak ktoś jest trolem, to jest trolem i tak się to kończy jednoznacznie. Proszę o podanie kilku podstawowych narzędzi, typu oprogramowanie do prowadzenia spotkań, ankiet. Jako firma nie branży IT zatrudniająca około 75 osób, tym żadnego menadżera, mamy trochę utrudnione zadanie w wysłuchaniu wszystkich. No to Retrium na pewno jest takim narzędziem. Pisać to gdzieś, czy jak? I myślę, że po spotkaniu Retrium wyślemy jakieś informacje. Także też prosiłem Magdę, żeby się skontaktowała na Priva, także wyślemy. Możesz powiedzieć. To Miro jest takim super narzędziem. My korzystamy z Retrium, korzystamy z Miro, bo Miro jest bardzo elastyczne, można tam zrobić wszystko. No i co? No i standardowo to już może, standardowo no to nie wiem, Zoom, tak, do spotkań, to może nie warto mówić. Jeżeli chodzi o ankiety, to korzystamy z Google'a, bo po prostu mamy w Google wszystkie konta mailowe, więc tam są ankiety w Google'a wbudowane i one są świetne. One jakby, łatwo jest zaprojektować ankietę i potem jak już ludzie ją wypełnią, można ją zablokować, natychmiast wykresy same się generują. A jak wykres się nie podoba, to można wyeksportować do innego narzędzia, na przykład do Data Studio, to jest kolejne narzędzie. Data Studio bezpośrednio, tak? Można zaimportować te dane do Data Studio i tam sobie zrobić taki wykres, jaki się potrzebuje. I w ten sposób to robimy. Ok. To może, 10.30. Ja może na chwilę się tutaj dołączę. Słuchajcie, już 10.30, mam wrażenie, że jeszcze przyspieszamy, a powinniśmy pomału wygaszać, bo dlatego, że już ludzie, którzy zarezerwowali sobie czas, już wychodzą. Natomiast będzie nagranie, też na chwilę wejdziemy na networking, zaraz podam linka. Tylko przypomnę, kolejne spotkanie najbliższe jest 15 października w Krakowie online, a później 3 listopada w Cieszynie też online. No i oczywiście drugi piątek listopada, bodajże to będzie, już nie pamiętam który, ale zobaczycie, też będzie Wrocław. Co następnie?
I następnie networking, także zapraszam do Was, przepraszam, zapraszam do nas. Zaraz ktoś chce, to zapraszam na ten link, już go wklejam też do czatu. I można spokojnie wtedy zadawać pytania bardziej na face to face. Tak jak mówię, nagranie będzie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te pytania i też Krzyśkowi za tą prezentację. Tutaj jeden z członków zespołu obiecał, że dołączy też do tego networkingu i też mieliśmy bardzo takie żywe rozmowy w kuchni, także myślę, że warto jeszcze zostać na chwilkę na ten networking. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję też Krzyśkowi i do zobaczenia na networkingu za chwilę. Dzięki, trzymajcie się. Dziękujemy Łukasz za prowadzenie tego wątku. Tak, też dzięki. Super spotkanie, naprawdę. Więcej takich. Dobrze, teraz wszystkich wywalam, za przeproszeniem.